Davik, musimy spędzić 24 godziny pod łóżkiem mojej siostry. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsony, ze mną dzisiaj Żaba Dave. Dzień dobry, witam najserdeczniej. Witamy bardzo serdecznie, jak widzicie tutaj mam takiego dziwnego flaka, ponieważ nie mam swojego, bo mi się zgubił. Ale to nieważne, w każdym razie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku spędzimy 24 godziny pod łóżkiem mojej siostry w Minecraft. Oczywiście w poprzednim odcinku dzisiaj, który był u Davika, on podrywał moją dziewczynę. Ale mu wybaczyłem, bo uznałem, że ja, nie. Ła, no dobra, no żartuję, przecież Opamiętaj się, Dawidzie. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, musimy się do tego przygotować, Dawid, wiesz, bo my potrzebujemy po prostu jakieś itemy, żeby tam się wkopać. Ja na przykład mam 3 diamenty, ale one mi się w ogóle nie przydadzą chyba. Tak, tu jest jakaś skrzynka, piasek tu jest, ale to też nam się raczej nie przyda. Czyli ja muszę odłożyć w ogóle jakieś itemy, bo ja tu mam jakieś w ogóle syfy ze sobą, to jest bez sensu. Dobra, wiesz co będziemy potrzebować? Masz może drewno albo jakiś kamień czy coś takiego? Drewno, kamień, drewno. No ale czekaj, ja może będę miał w domku u siebie, więc ja sobie też tam zajdę zobaczyć, co tam mamy kreatywnego. I dawaj, idziemy od razu do niej, idziemy z bomby do niej, tam pod łóżko trzeba się wcisnąć. Tylko mam nadzieję, że nas nie zauważy, bo jak nas zauważy, to jest lipa, stary, bo to będzie, przypał na dużą skalę. Ej, no nie mam w sumie. Ja mam tyle, mogę ci tyle dać, to i to, więcej nie ma. Dobra, no to starczy, dobra. To chodź, lecimy tam od razu, bo tutaj już nic więcej nie ma. Lecimy do niej na Havirę. Ale zanim, to musimy jeszcze jedną rzecz powiedzieć bardzo ważną. Możecie, prawda, bo to jest wasz przywilej, który możecie zrobić, zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z Palionowa, jak będziemy pod czyimś łóżkiem spędzać czas. A dodatkowo możecie wbić na Chef Shopa, link jest oczywiście w opisie, tam możecie sobie kupić, prawda, co odcinek to pokazuje, ale pokażę też tu taki, prawda, sobie kubeczek Chef Shopowy. Możecie sobie kupić takie na przykład etui, jak ja mam, albo możecie sobie kupić koszuleczkę i inne takie. Wejdźcie, zobaczcie, co tam jest konkretnego, no i wtedy zobaczycie. Dobra, no i też możecie wbić na nasze Instagramy, linki oczywiście też są, znaczy do mojego jest w opisie, a do Davika to łatwo dojdziecie przez mojego Instagrama, więc na luzie. Dobra, stary, już jestem blisko. O, dobra, ty jesteś za mną. Ja też jestem, to chodź, lecimy od razu do niej. Czekaj, o kurczę, jest przed domem, trzeba się tu ukrywać. Musimy się dostać jakoś pod łóżko. Dobra, ja mam pomysł, chodzę, no. No, dawaj. Ja myślę, że się, wiesz, my wiemy, gdzie jest łóżko i dobrze byłoby się wkopać od zewnątrz chyba. Patrz, tu, dawaj, tam się wkop się, tu, patrz, łopata. Dobra, i zamuruj to od razu szybko. Jest, dobra. Czekaj, bo tu jest ciemno. Zaświeciłem, ale czekaj, tu w tym miejscu, tu jest łóżko. Nie tam! Kurde! Masz ten blok? Dobra, masz. Czyli nie straciliśmy nic. Dobra, tutaj, tu jest łóżko. Jesteśmy pod łóżkiem, stary. Mamy bazę, trzeba to jakoś tutaj rozegrać, więc ja proponuję, żebyśmy tu się wkopali, prawda, troszkę niżej. To jest cała baza, chopie, pod łóżkiem mojej siostry. Musimy tu zrobić po prostu porządną bazę, więc ja bym tutaj... Nie mów tego nawet. Zapomnij, że to mówiłeś i musisz to wykluczyć. Rozumiesz? Dobra, wykluczyłem już to. To bardzo dobrze. Dobra, tu musimy przygotować, stary, taką perfekcyjną bazę. Perfekcyjna ona musi być, więc... Super, czekaj, a co tutaj jeszcze będziemy? Z drewna, tak? Będziesz te ściany tutaj ulepszać? Nie z drewna, tylko z tego kobla bardziej myślałem, wiesz, bo mamy za mało chyba desek. Ale czekaj, bo tutaj musimy zrobić tak. Dobra, mam pomysł. Wykorzystam... Jaki masz plan, Bulson? No, chcę tu zrobić taką bazę pod tym łóżkiem całą, wiesz, o co chodzi. Patrz, robię półpłytki. Rozwalmy tutaj jeszcze ten jeden poziom. Dobra. Zrobiłem półpłytki, żebyśmy mieli więcej tego drewna. Tu ciśniemy teraz. I robimy sobie taki patch. Ale ty jesteś. Tu? Teraz ściany zrobimy z kobla, stary. Tu musi być taka totalnie mocna baza pod tym. Niech ten crafting w sumie sobie jest w tym miejscu. Kurde, tak jak... miałem więcej kobla. ja mam, dobra. Patrz, tu niech jest ten, znaczy ten crafting. Nie, weźmy stąd ten crafting. Ty, żeby ona nas nie zauważyła. Ty w ogóle, no, ona tam coś robi, ale to czekaj. O, tu dam crafting w ścianę, żeby był. Ty, ale mamy porządną bazę, stary. Dobra, zróbmy tak. I teraz tu trzeba zrobić jakieś wejście na górę. Tak, żebyśmy mieli tutaj, wiesz, tam podgląd na nią. Tu. O. Dobra, i teraz, to jest dobre, to mi się i teraz podoba, tak. No. I tak, o. Czekaj, tak zrobię jeszcze, okej. O, i mamy perfekcyjnie mamy takie wyjście tu, widzisz? I tu możemy sobie tam patrzeć teraz, co ona tam robi i tak dalej. No to jest mocne, to jest mocne. Dobra, i teraz ja bym tu ogólnie wszystko z kobla zrobił, wiesz? Więc dobra, wykop tutaj kobla, bo masz kill off pewnie, co? No mam kobla, no to kop go.
Dobra, to idę. Bo ja mam trochę, a niewiele go będziemy potrzebować chyba, tak mi się wydaje, bo... Okej, to kopię. Już tu, już ja mam trochę tego kobla od ciebie już. Ale chcę to tu jakoś taką porządną bazę zrobić, bo myślę, że my jeszcze będziemy mieli okazję tutaj nieraz wrócić. Więc okay, w sumie fajnie by było, żeby ona wyglądała jakoś tam, wiesz, tak porządnie, no, nie? No, nie może się dowiedzieć w ogóle o tym. Nie, nie dowie się, spokojnie, spokojnie. Na shifcie, bądź na shifcie, to nas nie zobaczy, bo... Okej. Bo tak to jest jakieś ryzyko. Dobra, dam tutaj świecę, żeby było widać. No, widzisz? Świetle, bo kurde, o, tak. I rozwalcam tą ścianę i będziemy już mieli wystarczająco dużo, żeby to nazywać, prawda, porządną bazą. Je, no, mi się podoba ta baza, ewidentnie jest naprawdę mocna. Ło, kurde. nie mogę zejść tutaj teraz. Tu, tak, trzeba zrobić, okej. No i dobrze to wygląda. Ty stary, ale mamy bazę. Pa w jakim szybkim tempie. Ta dziura, to mi się tu nie podoba. Oho, dobre. Dobre, ale teraz nie pasuje kolorystycznie. No to co, wszystko z kobla robimy? Nie, tutaj daj drewienko po prostu. A, dobra, no to tak. No, no dobra. No teraz to wygląda jakoś. Patrz, i tu jeszcze tak udekoruję, bo mi zostało. O kurde, ale to... Patrz, a tu jest jeszcze, patrz, tu jest jeszcze do zmiany. Ale a, tu prawda, kobl, o, tu, łup. I tam już nie możemy. Tu nie możemy, no, ale tu możemy jeszcze. Dobra. Okay. No i tu jak nie możemy, to ale tu możemy dać normal... O nie, nie możemy, ojoj. Nie możemy. Najgorzej, ale tu możemy, ale tu nie możemy. Trochę lipa. No ale no nie widzisz, tu nie przejdę. Kurde, najgorzej. No, a tu nie możemy jeszcze, tak? No, tak, no, tutaj już jest dobrze. Dobra, no to jesteśmy, dobra stary, teraz musimy obserwować teraz co ona robi. Ty, ale mi się naprawdę ta baza podoba. Ona jest solidna, no. No, mocna baza, dobra. Ja wiem, co w ogóle zmienię, słyszałeś? Otworzyła drzwi. Tak, jest nad nami, dobra, chodź sobie zobaczymy co robi. Pa, co jeszcze robię w bazie. Co robisz? Próbowałem jeszcze pa, schody. Jaki mocarz. Ty, ej, a może schody tu zrobimy? Zamiast, kurczę, to ja nie... Widzisz, jakbyśmy zrobili schody z kamienia, to byśmy nie, tu mieli łatwiejsze wyjście takie chyba. Chyba też, prawda, ale to też jest dobre, te też daje no, radę. No, też, jest, daje radę, mówisz, tak? Daje radę, jest git. Dobra, no to obserwujmy, co ona robi, jest dobra. Jest ja... Wow! Jest, co robi? Dobra, łazi coś, łazi coś. Ja bym ją jakoś strollował, stary, wiesz? Na przykład Dirta postawię jej na tym. Czekaj, przesuń się. Bo ja tu muszę zrobić taki... Ło! Postawiłem. Postawiłeś? Faktycznie. Postawiłem. To ja też postawiłem. Czekaj, opa, rozwala. A, zniszczyłeś ty to. Pa, stawiam znowu. Ty rozwalaj, ja stawiam. Dobra. Ona nie będzie wiedzieć, o co chodzi, przecież nas w ogóle nie wie. Jaki troll! Jakie to jest mocne! Ale czekaj, ona jest nad nami, stary. Nad nami jest. Ej, nie widać ją przez to łóżko, nikt znika. No. Ale jest, na łóżku stoi chyba. Ta, jest chyba tuż nad nami, stary, ale... Wow. Ryzyko, dobra, nie widziała nas. Dobra, co możemy jeszcze robić tutaj w takiej bazie pod łóżkiem, co? Stary, ja myślę, że my tutaj możemy na przykład je coś tam wyrzucić. Czekaj, da się tu coś wyrzucić? No, nie zmieścisz tam chyba tego, wiesz? Ale czekaj, ale stawiam pochodnie tam. Czekaj, o nie, zasłoniła mi. O, psa postawiłem nakarmiłem. Tam pochodnie. Serio? O kurde, no? Dobra. Czekaj, a można ją uderzyć? Kurde, psa chyba uderzyłeś, stary. Nie, ją uderzyłem. Nie psa, bo piec tak podskoczył, kurde. Pa, znowu ją. Ej, to da się, myślałem, że się nie da, kurde. Da się. Czekaj, ale teraz jej nie sięgam tam. Ja dawaj, dalej na szybcie, dalej na szybcie. Ty, ale ten, nie, stary, chodź tu na dół, bo teraz ogarnąłem. No. Jak ja ją uderzyłem, to przecież pies nas widzi. I on tu będzie woniał teraz pod tym łóżkiem, bo nas może znaleźć, najgorzej. Co ty zrobiłeś? Trzeba się pozbyć psa. Musimy nie atakować chyba, chociaż... Ty, no ten pies ciągle tutaj pod z tym ryjem przy tym stoi, widzisz? Też nie, no. Psst. Kocie. Co ty? Ła, co? Ja cię zabrałem na tą misję nie po to, żebyś wyznawał jej miłość teraz. Dobra, ja... Żarty. Jakie... Ale ty już żartujesz tak za długo. Nie można tak żartować. Nieprawda, tylko dopiero jeden dzień. Kurde, o co ci chodzi? Pusą, przecież... Przecież by nigdy nie z twoją siostrą pusą. Dobra, czekaj, poczekamy, aż ona gdzieś pójdzie. Gdzie ona jest? Ty znikła mi. Powiesz... Nie, nad łóżkiem jest, widzę ją. O kurczę, dobra, dlatego nie widziałem Niku. Jest. Dobra, no jest tu. Dobra, to poczekamy, aż ona gdzieś pójdzie. Może gdzieś zaraz pójdzie, to wyjdziemy stąd i coś zmienimy u niej na chacie. Czekaj, wyszła, ale czy pójdzie gdzieś? Dobra, se poszła, dobra. Mamy czas teraz, żeby wy... O! O kurde! Tego to ja się kurde nie spodziewałem. Tego ja też, no. No nie, tak nie wyjdziemy. Czekaj, ale mam pomysł.
No nie no, polać mu. Dobra, czekaj, i teraz musimy szybkie zmiany. On tam jest, kurde, za oknem, hopie. No na shifcie. Pa, zmieniłem, pa, robię tu, patrz, piec daje jej na górę. Crafting daje jej na górę. Czekaj, czy to zauważy w ogóle, czekaj, no, ja dobra. Łóżka nie możemy ruszyć, bo my jesteśmy pod nim. Pa, i jeszcze biorę. Tą skrzynkę biorę gdzieś i dam na górę. Pa, dobra. Robię ją tam na oknie, i tam. Zniszczę jej kwiatek, dobra. Dobra, dawaj szybko na dół, O dobra, nie, stary, dawaj. Tylko teraz nie przewidziałem tego, że my nie jesteśmy w stanie tego dywanu teraz postawić. Walić ten dywan, kurde. Musimy zrobić sobie stąd wyjście ewakuacyjne, wiesz? Czekaj, ja zrobię. Wykopię się tutaj. Ja obserwuję, czy idzie. Póki co dobra, obserwuj. Ja tu się wykopuję już teraz, żebyśmy mieli... No mieli. O, kurczę, na węgiel trafiłem. Fajnie, nawet sexpa robię. Dobra, tu wychodzę już. Ja patrzę dalej, ale jeszcze jej nie ma. Jest przy domku, ale jeszcze nie weszło, więc... Dobra, czyli na luzie mogę sobie kopać tutaj teraz. Tak, możesz. Dobra, ja się wykopałem tu dalej trochę. Mhm. Prawie mnie zobaczyła! Ja czekam dalej na ciebie, tu w środku, chodź tu lepiej, stary. Dobra, czekaj, ale bo ja chciałbym, wiesz co, zrobić ten dywan i tam postawić. Ona jest przy wejściu, nie dam rady teraz. Dobra, no ja jestem już tutaj. I co, wchodzi czy nie? Nie, na razie jest to. Stary, czekamy, ja jestem tak skupiony. Gdzie ona jest? Ja jej nie widzę. Nie widzę ników w ogóle. Na lewo, na farmie. A, faktycznie jest tam, no. No kurczę, kiedy ona tu wróci? Coś tam, ale coś... Czekaj, co ona tam robi? Ja nawet nie widzę. To jest najgorsze. Nawet to jest najgorsze, my tego nie widzimy, no. To prawda. Ale patrz, idzie. Dobra, idzie. Patrz. Stanęła w drzwiach. Widzi co się stało, stary. Jest ewidentnie, widzi co się stało. O nie, ale kurde... Ale patrz, jak to pozmienialiśmy. No ten dywan. No nie, no tu go mam. A ty masz jakiś dywan? A no, masz, trzymaj. No to daj. O nie, zabrałeś się znowu, kradzieju. Słuchaj. Teraz znowu. Masz? No nie, kurde. Dobra, masz. Mam. Dobra, i teraz przydałoby się to tam jakoś postawić, tylko ja... O, czekaj, może tu będę mógł? Dobra, tu mogę. Chyba. Postawiłem. Jak? No, widzisz, magia świąt. Czekaj, a te ewakuacyjne wyjście, jak ono tutaj działa, bo ja go jeszcze nie widziałem. A, takie zwykłe wyjście, dobra. Kurczę, nie mogę tam postawić tego. No ty, bo już kombinujesz, kurde. Kurczę, no chcę tam postawić ten dywan jeszcze, ale... Nie, no tak nie dasz rady chyba, no co ty? No nie, tak nie. Tak się nie uda. Tak mi się to nie uda, ewidentnie. Dobra, tak tam się to nie uda. Ale to postawimy sobie tu, pa, fajny dywan mamy. Dobra, chodź, wyjdźmy tędy wyjściem ewakuacyjnym, zobacz jak to zrobiłem pięknie. I teraz no, tak, to mi się patrz, podoba. Tu możemy stać na shifcie i nas nie widzi. No ale to żeś... Wow! Kurde! Samobójca! Wow, widzicie nam do bazy! Nie! O kurde! Jakie ryzyko! Dobra, masz tu bombę. Dobra, jeszcze jedną. Dobra, leży. Ale ryzyko. Ty! Co? Patrz to! Co? No dalej coś? Tu, no! Kurde, baza, jaka baza w bazie w ogóle, ty! Jakie fajne, to dawaj, robimy, tutaj to też adoptujemy. Czekaj. Oj, sorry. Oła, moje, ten. Ale tu robimy zejście? No. No dobra, podoba mi się ten plan. Pik. O, no, to jest to, jeny, ale baza, mamy fajną bazę pod jej domkiem, dobra. Dobre, to jest to, teraz tu będzie można robić naprawdę porządne rzeczy. Dobra, robię tutaj ten, ściany. Kamyczki, nie? Tak, wszędzie kamek. Znaczy bardziej bruk. Okej. Dobra, tu. Jeszcze. Dobra, o, przez lesę nie trafiłem sobie najlepiej, dobra. To zrobić. Ja już tu ściany robię, dobra. Ja podłogę też, podłogi nie podmienimy, bo nie mamy tyle drewna. No ale... Wow. Kurde, szepuncio. Ale nas poniosło. Dobra, ty rozwalaj, ja stawiam. Tu. Dobra, no mamy to, stary, mamy kolejną bazę. Nie da się ukryć, że jest superancka taka baza. Dobra, mamy to. Sufit też, czy co? Ja bym sufit zostawił chyba. Chociaż. Ja wiem, jaki możemy zrobić. Patrz to. Mhm.
Jaki kurde geniusz ty, no to no jest chłop, któremu no i patrz. Powinno się dawać premię. No i to mam, to jest to, i patrz, tutaj mamy święty klocuch. A? Dobra, to ja na drewnianym stoliku. No takie ala schody. No takie ala schody donikąd, no. Dobra, czekaj, idziemy zobaczyć, co ona tam robi jeszcze, bo nie wiem. No, chodź. Ale baza, naprawdę, baza jest mocna. Baza jest mocna, w tak krótkim czasie taką bazę zrobić, to jest coś pięknego. Tylko trzeba ją jakoś ukryć z tej strony, wiesz? Tu patrz, ja to... Jak? Nie! No co za geniusz! Ej, ale my jesteśmy poza teraz. No ale, kurde, co ona tam robi? Dobra, o czekaj. Kurde! Co? Czekaj, gdzie jest? Tam jest. Dobra, czekaj, tu jest skrzynka. Ej, idę postawić... A nie, my zostawiliśmy dywany na dole! Dobra, najgorzej. Dobra, ale nie wiem, to już może koniec tego pranku, co? Czy co? Może tak, czekaj, ale czekaj, jak tu zostawiłeś na dole dywany? No, postawiłem je tam, wiesz? A, no to kurde. Dobra, dawaj, zwiewamy, nie ma co, już zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Mamy bazę pod jej łóżkiem i tak dalej, może tam jeszcze kiedyś wrócimy, żeby zrobić drugą część na przykład, nie? Się tam dostać i coś tam więcej, może jakąś, kurde, nie wiem, laboratorium zrobimy pod jej domkiem czy coś. Dobra, w tym odcinku byłoby to na tyle. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa, pa. Hello?